Kalcz, witajcie, tu znowu Rufek. Witam w kolejnym ajzaczku. Kochani, nie mam winstreaka. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Gramy dzisiaj ogólnie Kane'em alternatywnym, bo Kane alternatywny nie ma odblokowanego hasza. Ja mam tego zaktualizowanego moda, który pomaga tworzyć itemy. I on nawet na zmienionym Kane'ie fajnie działa, ale jak ja nim grałem, nie wiem, jak testowałem, działało wszystko pięknie. Jak zagrałem, zbugował się, nie działał, pół podejścia. Potem ogarnąłem to. Potem dostałem familiara, który się nazywa Lost Soul. Super nowy familiar z Trinketa. Tylko że on kopiuje też nasze itemy aktywne i kopiuje też nasze bug of crafting. Zjadał za mnie moje znajdźki. One trafiały do próżni, znikały, bo on je zjadał do nicości. A mod nadal myślał, że ja je mam. I no, masakra, po prostu się porobiło. 3/4 odcinka to było ogarnianie moda, żeby działał. I ja już byłem mega niezadowolony, więc na nowo nagram, stwierdziłem, usuwam tamto podejście, wywalam się, żeby nie było. Nie mam co prawda itemu z Eden's Blessing na start, dostałem wtedy jak chciałem nagrać grubego czaba. I on jest całkiem przyjemny. Ale no już mówię, trudno się mówi, mam nadzieję, że teraz już wiem jak wszystko działa. Nie robiłem testu, ale jak nie zadziała ten mod, za chwilę to się zdenerwuje bardzo. Dobra, co tu mamy? Bierzemy itemik. No i co? Znajdziek mamy na piętrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, no czyli jeszcze nie powinien się chyba wyświetlić. O, nieważne, dobra. A no ta, bo podwójną bombę mamy. Co tu mamy za itemy do zrobienia? Ja pauzuję nagranie za każdym razem jak widzę te itemy. Wiem, że to trochę będzie upierdliwe dla was, ale mi zależy na czasie dzisiaj, żeby tego hasza pokonać, dlatego tak to będę robił. Nie ma żadnego ciekawego itemu tutaj do zrobienia, oprócz Swarma. Swarm jest fajnym itemem, ale wydaje mi się, że skoro mamy dosyć rzadką znajdźkę, jaką jest Złota Bomba, ja postarałbym się tutaj zrobić coś po prostu lepszego. Z walki z bossem dostaniemy jeszcze item, oczywiście z niego masę znajdziek, mam nadzieję, że jakiegoś damage upa. Cokolwiek, co nam zwiększa obrażenia, jest mi teraz po prostu potrzebne, żeby szybko przejść przez piętra i żeby zdążyć na walkę z haszem i jeszcze oczywiście, żeby hasza pokonać, ale no to już będzie w ogóle inna sprawa. Tak jak wiecie pewnie, Kane został zmieniony, na PC-cie przynajmniej, bo na konsoli to te update'y wychodzą z taką po prostu częstotliwością, że ho, współczuję wam jak gracie na konsoli przez to. Kane został zmieniony i teraz jego receptury są losowe, czyli rzeczywiście, no my nie wiemy teoretycznie, co możemy zrobić, ale ten mod wie za nas, więc jego użycie dużo się nie zmienia. Zobaczymy, czy coś ciekawego na tym piętrze będziemy mieli do zgarnięcia. Jest jabłuszko, które jest dobre, tears up, damage up, mama mega, ej! Chyba zrobię mamę mega, ja tu się w ogóle nie śpieszę. No tak, mama mega mi otworzy przejście do hasza. Tu jest bardzo dużo dobrych itemów, powiem wam. Ale mama mega to jest... No nie no, mama mega, zostawiam. Lokuję X-em, czyli tutaj przycisk i robimy mamę mega. I teraz to fajnie działa, zobaczcie na to. Nie mamy czerwonych serduszek. Potrzebujemy jednego na mamę mega. Jak wezmę to jedno, ono się teraz zaznaczy jako zielone, czyli jakby już... Już to podnieśliśmy. Potrzebuję jeszcze dwóch coinów, bomby z tego co widzę, piątki będę potrzebował, serduszko tu przesunę. Potrzebuję nawet dwóch piątek, więc to serducho jeszcze bardziej przesunę. Mam dwie piątki, mam dwa coiny, dwie bomby i jeszcze do tego potrzebuję złotej bomby. No i super, że powiem wam, nie robiłem nic innego. No to co? To teraz mamy jednak bardzo dobre podejście. Ojejku, ale się cieszę. Nie, no teraz to w końcu będzie luźno. Robimy sobie mamę mega. Ja oczywiście jej nie używam. Użyjemy jej dopiero na przejściu na walkę z haszem. No i co? To by było całe piętro. Ja zgarniam te znajdźki z podłogi. Uda nam się może z nich zrobić coś ciekawszego na kolejnym piętrze. Dwie bomby, powiem wam, że jeszcze bym sobie wziął. I zobaczymy, co to nam tu wyjdzie. No, to jest wszystko, co tu możemy zrobić. Dwie bomby biorę. Tu już nic jakby gra nam nie podpowiada. Jeden kluczyk też wezmę, powiem wam, też nie będzie głupio. Czerwone serduszka możemy wziąć, bo to są słabe znajdźki i tak zazwyczaj nieprzydatne. Lecimy na kolejne piętro. Ale super, dobra, to już w ogóle... To już bardzo dobrze, że nagrywam to na nowo, bo powiem wam, ile sobie krwi napsułem tym, że ten mod nie działał. I mówię, to jest takie chamskie, bo testuję tego moda, wiecie, na drugim save'ie. Wszystko działa perfekcyjnie. Wchodzę do gry. Nie wiem, w ogóle nie działa, nic się nie wyświetla. Mówię, dlaczego? I szukam, wiecie, szukam przyczyny. I się domyślam, kurde, może mam Curse of the Lost, nie widzę piętra. Może ten mod coś ściąga z piętra i przez to? I próbuję po prostu się doszukać czegoś i niczego się nie doszukałem. Masakra, po prostu się tak denerwowałem niepotrzebnie, że... Ech,
Dobra, co tu mamy ciekawego? Triobil Face Reward Laczki jest bardzo fajnym itemem. W ogóle powiem wam, że granie tym Kane'em alternatywnym to jest fajna sprawa, aby właśnie robić sobie itemy, które dają nam zwiększone szczęście. Bo bardzo łatwo jesteśmy w stanie się wyskalować szczęściem, więc ja zrobię sobie ten laczki, szczerze mówiąc. Dwa serduszka już mam. Potrzebuję jeszcze do niego. Coina już mam, jednej piątki. Też już mamy. Trzy bomby, no to super. Jedna bomba, cyk. I jeszcze jedną bombę musimy zgarnąć stąd, zamiast serduszka. Ojoj. Nie patrzyłem na to. Na to niżej spole zwaliłem. Dobra, saraweczka, widzowie. Coiny potrzebuję, oczywiście, że coiny. Żaden kluczyk tutaj mi nie jest potrzebny. Jedna piątka jest. Bomb nie potrzebuję. Coiny zamiast tego. Dzisiaj będzie długie podejście. To się nie spodziewajcie, że będzie inaczej. Klucze zostawię, zobaczymy, wrócimy się tu. Może będzie coś ciekawego zgarnięcia. Ale nie, no ta presja czasu, że jest ze mnie zdjęta w tym momencie, to jest takie przyjemne. Mogę sobie patrzeć, jakie te itemy zrobimy. A tak to wiecie, srałem się po prostu, żeby zdążyć na tego hasza i zobaczyłem szybko coś i zrobić ten item. Nic więcej nie patrzyłem, nie przewijałem nawet więcej jak dwie strony do dołu, bo nie widziałem sensu. Bo wiedziałem, że stracę czas i w życiu na nic nie zdążę. A teraz jest bailando. W ogóle, wy widzicie ten odcinek najprawdopodobniej w niedzielę, bo stream dopiero co był, w tę niedzielę streama raczej nie będzie. Postaram się na dzisiaj nagrać jeszcze super autopetsy, tak jak wy oglądacie ten odcinek. Za to mam w planach zrobić streama we wtorek właśnie z super autopetsów. Więc co, widzimy się we wtorek w super autopetsach. Mam przynajmniej taką nadzieję, że wpadniecie. I gituwa. Czy do sklepu? Nie, no do sklepu nie ma po co w ogóle iść. Nie byłem w treasure roomie. To będzie do walki z bossem droga. Na bank to będzie do walki z bossem droga, więc ja się zaraz wrócę. Ale jeszcze się, czasem się mylę. Więc jeszcze przejdźmy się tutaj po piętrze. Ale jestem prawie pewny, że to jest do walki z bossem droga. Fajne jest to, że właśnie ten mod, jak są przeciwnicy w pokoju, nam nic nie pojawia. Nie zasłania, włącza się tylko jak przeciwnicy w pokoju już umrą. I możemy go też sobie samemu schować F2 właśnie. Dobra, tutaj co mamy? BFF-a do zrobienia. Pisces, to jest tier delay, jeden z niewielu w grze. Piguła? Gdzie ja miałem pigułę do wzięcia? A tutaj jest gdzieś piguła. A tutaj na dole. Ja bym zrobił Pisces. Tier delay, super sprawa. Dobra, blokujemy sobie to. Potrzebuję 3 coinów, 3 kluczy, jednego serduszka, pigułę już mam. Coiny już mam. Jeszcze 3 klucze, wrócimy się akurat na piętrze i... No jestem prawie pewny, że tam będzie droga do walki, do treasure roomu, przepraszam. Ja wiem też, że wiecie, możemy trzymać te znajdźki do końca piętra i wiem, że jest więcej możliwości wtedy, ale ja tam z tier delaya jestem zawsze zadowolony, więc jest spoko. No i tak jak mówiłem, tutaj musiał być treasure room, po prostu układ tego piętra sam o tym mówił. Serio, ja już mógłbym być jakimś normalnie, nie wiem, no tym, co robi mapy, żeby po prostu mapy do Isaaca rysować, żeby przypominały rzeczywiście jak są. O mój Boże, ale jest gorąco, wyłączyłem ogrzewanie, a nie wiem, po prostu taka odwisz się teraz zrobiła i bardzo dobrze. Ja uwielbiam, jak jest bardzo ciepło, ja uwielbiam w ogóle lato. Ja jestem w szoku, jak mało osób z mojego otoczenia tak bardzo lubi lato jak ja. Znaliśmy taką gierkę. Jak już było tam parę godzin po Sylwestrze, tam siedzimy po prostu przy stole, luźno pijemy i tak dalej. I była jakaś gierka, porozmawiajmy, coś w tym stylu. I ta gierka polegała na tym, że no mamy właśnie pytania i sobie na nie odpowiadamy. Takie pytania z życia i było, jaka jest twoja ulubiona pora roku? Byłem jedyną osobą na chyba 5, której ulubioną porą roku jest lato. Ja nie wiem, jak można zimę wybrać. Ale no to mówię, ludzie się po prostu różnią. Ja na przykład zimy nienawidzę. Naprawdę nienawidzę. Zima, jesień, najgorsze pory roku po prostu. Wiosna jeszcze zrozumiem, bo ja nie jestem alergikiem i też nawet lubię, ale lato to jest w ogóle the best. Jak w lato to można wpakować się do auta i pojechać do Hajduszoboszlo i się dobrze bawić, i pić wino za 5 zł i jeść langosze za 8 zł i jest super. Dobra, co tu mamy? Kolejne znajdźki. Kurde, powiem wam, że jest karta, do której ja nie mam w ogóle dostępu. Karta mi się pokazuje, ale rzeczywiście ja do tej karty się nie dostanę, więc w ogóle nie mogę patrzeć tutaj na receptury z kartą. Oczywiście do Devil Roomów nie chodzimy, będziemy chodzili tylko do Angel Roomów, bo na tej postaci nie ma sensu Devil Roomy w ogóle. Staj, czy coś takiego jest, że to oko takie, że mamy zwiększone obrażenia z jednego oka, całkiem spoko. Ale chyba najpierw wolałbym statystykę sobie po prostu polepszyć.
Consolation Prize. Ja już robię. To na pewno będzie dla nas damage up. Jestem prawie przekonany. Bardzo łatwa w ogóle receptura. Same coiny i jeden kluczyk. Strasznie łatwa receptura. I bardzo dobra, ją muszę zapamiętać, bo ona nam może w nieskończoność zwiększyć naszą najgorszą statystykę. No tylko, że najgorszą statystyką to nie będzie ani obrażenia, ani tirsy. Więc zgaduję, że mi nic ciekawego ulepszać niestety nie będzie. Nie mówcie mi, że jednego coina... O, już się bałem, zostawiłem tam. Consolation Prize damage up. No nie mów mi, że to... Wręcz opadało. Nie wierzę. Mit, to jest dobry item. Ale za kartę, nie mam karty. No, na kolejnym piętrze zgaduję, że się trafi, więc weźmy sobie dwie piątki, dwa coiny, kluczyk i tak dalej. Ale słabo. Dobra, kluczyk bierzemy. Idziemy na kolejne piętro. Jakiś kluczyk powinienem wziąć. Powinienem wziąć na pewno też jakąś bombę. Też byłoby zdecydowanie łatwiej dostawać się właśnie na przykład do tych kart. No bo tutaj nie sięgnę, nie ma szans. Nie mam takiego po prostu zasięgu. A na ukos? Ej, na ukos mogę. Nie wiedziałem, że mogę na ukos. No nie ma szans, nie ma szans, kochani widzowie. Starałem się, ale nie ma szans. Dobra, szczerze, weźmy wszystko. Weźmy wszystko, idziemy na kolejne piętro. Zobaczymy, co będziemy mogli tam ciekawego zrobić. Na piętro alternatywne nie idę. Ja wiem, że dodatkowy tam item, ale jakoś powiem wam, że przestałem lubić to piętro alternatywne. Super, tutaj byłoby wygrać akurat ten item, ale no ja go co najwyżej dostanę i zmienię na inne znajdźki, więc chyba sobie podziękuję. Ktoś mi powiedział, że cały czas mówię o tym Great Gideonie, a nadal go nie zrobiłem. Co jest racją, ale... A, że go nie zrobiłem i w ogóle na niego nie chodzę. Ale jak ja mam na niego chodzić, jak nie mam karty Chaosa? Więc wiecie, jak miał Chaos karta, to oczywiście, żebym zgarniał wszystkie bomby i od razu szedł na mańcy, żeby może dostać walkę z Great Gideonem i jakiś super tam sekretny Crawl Space pod nim. Ale no mówię, musi nam się trafić do tego karta Chaos zdecydowanie wcześniej. Bombę tutaj nawet w ogóle bez dwóch zdań biorę. I bomba w naszym przypadku bardzo by mi się tutaj przydała do rozwalania kamienia z X-em, bo... Biorę obie bomby, w ogóle bez zastanowienia się. Z kamieni z X-em są solharty. I teraz już widzicie, że mamy naprawdę fajne tu itemy do zrobienia. Dobra, ale wiecie co? Dwa solharty. To jest chyba rzeczywiście to piętro, na którym przejdę się po całym piętrze, a dopiero potem zobaczę. Nie no, Cricket's Buddy, jak widzę, to nie mogę tego nie zrobić. Cricket's Buddy jest jednym z moich ulubionych itemów w całej grze, więc ja go uwielbiam. Mamy dwa coiny, mamy dwie piątki, mamy kluczyk, zmieniamy czerwone serduszka na solharty i bombę. Solharty i czerwone serduszko, jeszcze jedno na bombę, która jest tutaj. Cricket's Buddy uwielbiam. Serio, to jest taki item, tak rzadki. Tier delay jeden z niewielu w grze, co ciekawe. Bardzo duży range down, ale te pociski teraz lecą jak szalone. Ja już jestem zadowolony. Ale super, z tą mamą mega, naprawdę, to jest w ogóle... Inne życie, inne podejście tutaj. Nie muszę się tak męczyć. I Cricket's Buddy jest w ogóle świetnym itemem do synergii z innymi itemami. No po prostu ma synergię z bardzo dużą ilością itemów. O, klucze mi się tutaj będą pojawiać, a nie za bardzo mogę po nie wejść. No nic, muszę zwracać uwagę na te klucze w itemach do stworzenia. Powiem wam, że jakbym miał do zrobienia latanie, to bym z chęcią zrobił latanie. Tylko właśnie, aby się wyzbyć niemożliwości dotarcia do niektórych znajdziek. Żeby mi się zawsze pokazywały receptury tylko i wyłącznie z tych itemów, do których rzeczywiście mam dostęp, bo... No, jak się tak trafi, no to sami widzicie. Nie mam dostępu do tych kluczy, nie mogę zrobić staj. Dobra, o Jezu, jakie całe piętro. Jeszcze idziemy sobie do Treasure Roomu. Chociaż już jesteśmy przy bossie i tak się będziemy wracać. Pójdźmy najpierw na walkę z bossem. Czy dostanę Angel Room, czy otrzymam obrażenia. Nie przejmuję się tym jakoś specjalnie bardzo. Byleby tylko nie umrzeć. I będzie naprawdę fajnie. Ojejciu, Cricket's Buddy wcale nie mam takiego małego zasięgu. Myślałem, że on bardziej zmniejsza zasięg. A jest przyjemnie, jest naprawdę przyjemnie. Ale jeszcze range'a zwiększyć. Zastanawiam się tylko, czy range, wiecie, czy range wpływa na zasięg pocisków, które wypadają już z tego głównego, jak mamy Cricket's Buddy. O! Tu coś ciekawego? No niestety nic tak naprawdę. Consolation Prize po raz kolejny. Znając życie, znowu by mi ulepszyło range upa, a nie damage'a, więc jakoś specjalnie mnie to nie interesuje. O, i kluczyk to ja muszę wziąć akurat jeden. Bo inaczej się nie dostanę do Treasure Roomu. O,
Dobra. Wiedziałem, że jestem w stanie go zgarnąć. Zgarniemy sobie kluczyk, idziemy w stronę treasure roomu i zobaczymy, czy jakieś tam ciekawe jeszcze znajdźki wylecą. Co się nagrywa w ogóle? Jezu, to już 16 minuta? Które to jest piętro? Katakumbsy, trzecie piętro, oj to. Tu się szykuje naprawdę długie podejście, więc watch time sobie nabijamy, jest gites. A ja was na chwilę przeproszę, kochani widzowie, spauzuję nagranie i uchylę lekko okno, bo jest naprawdę za ciepło. No i jestem, widzowie. Restock? A czy restock tu się nie synergiuje fajnie? No, ale Steam Sale'a musielibyśmy jeszcze wytworzyć. A to może być dosyć trudne, więc... Nie znam receptury na Steam Sale'a. Jakbyśmy zobaczyli recepturę na Steam Sale'a, muszę następnym razem bardziej zwrócić uwagę, jak będziemy mieli runę, bo z runy możemy zrobić bardzo łatwo, z tego co widzę, restocka. I te rzeczywiście, Steam Sale plus restock to jest pomysł na breaka tą postacią. Dużo efektów na kupy. No ale dobra, no to do tego wszystkiego wrócimy po treasure roomie. Z treasure roomu będziemy mieli mnóstwo tutaj jeszcze znajdziek. Może coś ciekawego z tego wyjdzie. No ale podstawowe... Bearfright! Ale jajca! Ale jajca! Dobra, ale same dobre itemy, ale nie no, Bearfrifa robimy w ogóle bez dwóch zdań, no. Jelly Belly jeszcze jest, ale super. Dobra, potrzebujemy tak, dyszki. Potrzebujemy jednego zwykłego klucza. O, dobra, jednak dzięki Bogu mam tutaj jeszcze dostęp do niego. Cztery bomby. Jedna bateria i jedna runa. O, super, cztery bomby. Ale wszystko jeszcze obok siebie, ale ideolo. Jak ktoś nie wie, jak działa Bearfight na tej postaci. Bearfight na tej postaci działa tak, że z każdego po prostu przedmiotu dostajemy dwa razy więcej znajdziek. Jeżeli dobrze rozumiem, bo to wy mi pisaliście i tak zgaduję, że tak jest. Dobra, wiecie co? Naprawdę, nic ciekawego na tym piętrze nie zrobię. Pozgarniam wszystkie coiny, pozgarniam klucze, nie mam żadnych czerwonych serduszek i troszkę szkoda, bo wszedłbym normalnie po... O! Nie ma tu secret roomu. To jestem w szoku. Gdzie na tym piętrze może być secret room takto? A, no o Jezu, no tu nie może być. Pod tam maszyną z przedmiotem. Zgaduję, że tam to będzie. Jakiegoś HP upa by wypadało zrobić tak w ogóle. Dobra, mamy secret roomik. Czemu nie mogę cię dorwać? Czemu nie mogę cię dorwać, kochany? No to tak naprawdę dodatkowe znajdźki, tu nieważne jaki byłby item. Szkoda, że niestety nie możemy się do niego dostać. Czy jest jeszcze coś w challenge roomie? Mam zdecydowanie za mało zdrowia. Ja mam naprawdę zdecydowanie za mało zdrowia. To jest złota? To jest golden pill. Czy złota pigła się liczy jako inna znajdźka? Zgaduję, że tak. Jeżeli tak, to super, bo golden pill jest mega rzadki. Dobra, dobra. O, wyświetlają mi się przedmioty do zrobienia, jak chwilę nie ma tych przeciwników. Jeżeli złota piguła jest uważana za inną znajdźkę niż zwykła piguła, to ekstra. Bo to znaczy, że odblokuje nam zdecydowanie rzadsze receptury. Może nam się uda coś ciekawego zrobić. Powiem wam, że naprawdę, jeżeli zmieniliby Kane'a i nie znalibyśmy tych receptur, nie mielibyśmy możliwości posiadania tego moda, który ja mam obecnie. Masakra, na konsoli w ogóle inaczej by się w to grało. Na pewno jest różnica, bo ta piguła na recepturach jest złota rzeczywiście. Kluczyk wezmę sobie, żebyśmy mieli wejście na treasure room na kolejnym piętrze i jest naprawdę bardzo, bardzo miło. Czy mam jeszcze jakieś piciu? Mam, dobra. Idziemy po znajdźki, ja się napiję i lecimy na kolejne piętro. Ale dzisiaj znowu nagrywek, znowu już mi gardło siada. Koinik się przyda. Może coś kupimy w sklepie. No, kolejne koiny zgarnę. Bombę też zgarnę. Wszystkie znajdźki zgarnę. Zobaczymy, co tam ma dla nas kolejne piętro po prostu. Może 17 minuta, a ja dopiero na cavesach tutaj jestem. Ale dobrze, dobrze. Pobawię się tą postacią w końcu. Bo rzeczywiście, powiem wam, że jak były te receptury, ja bym się tak nie bał. Ja bym zrobił sobie... Mamy mega. Kiedy bym tylko chciał. Jakie rzadkie tu są rzeczy! Uuu, coś się dobre i też szykują chyba. Zrobimy sobie te mamy mega, bo wiedziałbym, z czego ją się robi. Ale tak jak teraz te receptury są rzeczywiście losowe, no nie wiadomo, co nam się trafi na seedzie. Nie wiadomo, jak się robi tą mamy mega. Czy trafią nam się znajdźki na tą mamy mega, jeżeli są jakieś takie obskurne, dziwne, rzadkie.
A tu proszę bardzo. Pierwsze czy tam drugie piętro już mała mega. No i bailando. Dobra, tutaj jeden kluczyk bardzo chciałbym po prostu sobie podnieść. I ten kluczyk użyć do obu pokoi specjalnych. Pójdziemy sobie i do treasure roomu, i do sklepu. W sklepie jakikolwiek item teraz jest do wzięcia. I ogólnie powinienem bardziej zacząć teraz cenić pieniądze. Jak mamy Bearfright, za 15 coinów item zazwyczaj da nam zdecydowanie więcej lepszych znajdziek niż te 15 marnych coinów, z których nie zrobimy praktycznie nic. Albo consolation prize, który mi zwiększy zasięg. I ja w ogóle jakiegoś dręzapa bym mógł w końcu zgarnąć, bo średnio. Dobry item, ten efekt Azazela Tainted. Ale zaczekam. Nie no, zdecydowanie lepsze rzeczy pewnie będziemy w stanie dostać. Jak mamy teraz, jeszcze mówię, tą złotą pigułę, to jest rzeczywiście item chyba najrzadszy jak na razie, jaki moglibyśmy dostać. Stopwatch mogę zrobić. Mogę... Weź to wybierz. Holy Light. Już myślałem, że Sacred Heart tam jest. Keeper's Sack, też świetny. Nie no, Godheada chyba zrobię, nie? Tak mi się wydaje, że... O. Schody do nieba są. Ja cię kręcę, ja każdy item praktycznie mogę zrobić teraz. Genesis? Nie no, Genesis to jest bez sensu na tej postaci. Jest tak bez sensu na tej postaci Genesis, że to jest mało powiedziane. Soy Milk, Halo. Wydaje mi się, że i tak chyba ten Godhead będzie najlepszy. Godheadzik mi tutaj ustawi podejście. Albo Stopwatch. Stopwatch jest silniejszy od Godheada. No. Uważam, że Stopwatch jest lepszy od Godheada. Nie muszę go, co ciekawe, robić w ogóle serduszkiem Eternal. To mi wystarczy czerwone. Dobra, co potrzebujemy? Złota piguła jest, złoty klucz, dwa zwykłe coiny. Już się robi, panie kapitanie. Potrzebuję dwóch bomb. Jedną bombę, cyk, już mamy. Ojej, nie tą recepturę. A nie, dobrą patrzę, co ja gadam. Dwóch bomb, jedna piątka. I jedziemy jeszcze po serducho. I jedną bombę. Ja mam w ogóle bombę tu na piętrze? O! Miałem bomby na tym piętrze. Zresztą mi się ta receptura wyświetla? Może inna wersja, żeby zrobić ten item? O Jezu, ja mam bombę, jestem ślepy, przepraszam. To będzie długie podejście, w którym będę się długo zastanawiał i robił bardzo dużo różnych błędów. Więc przepraszam, jak niektórzy nie lubią, ale ja wiem, że dużo osób też lubi takie długie podejścia właśnie. Dobra, co tu ciekawego możemy zrobić? No, tu już tak naprawdę nic z takich lepszych itemów nie zostało. Ale, że mamy, powiem wam, serducho eternalowe. No, to może coś tu jeszcze ciekawego zrobimy. Ja bym w ogóle chciał zrobić jakiś prosty przepis na HP upa. Serio, ja naprawdę tutaj czerwone serduszka powinienem zdecydowanie bardziej doceniać. Zdecydowanie więcej ich w ogóle brać. Może coś by z tego wyszło. Bierzemy sobie kluczyk, idziemy do sklepu. I w sklepie kupujemy itemik. O! Dobra. Nic się nie stało. Podwójne znajdźki. Oczywiście, że contract from below. Na tą postać? Contract from below? Podwójne znajdźki? Robimy to. Ale super, dobra. To na to już pójdzie. Eternal Heart. Dwóch piątek potrzebuję. Potrzebuję jednej jedynki. Potrzebuję trzech bomb. Ale tych bomb tutaj trzeba. Trzy bomby mam. Jedno zgnite serce. Jeszcze jedna piątka i mamy wszystko. Tu nie ma piątki. Chyba tam po drodze miałem piątkę. Tak, tutaj mamy jeszcze jedną piątkę. Tam akurat jest zgnite serce. A eternalowe przed chwilą ominąłem. Ale dobra, to już jest ostatnia znajdźka tu na górze, więc tu na górę już się nie będziemy musieli wracać. Tyle dobrego. Ej, serio, jakiś HP up czym prędzej, bo... I damage up, ja nie mam w ogóle, ja tak lecę na bardzo przyszłościowo w tym momencie, a wiecie, tak? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Contract from below, super, będziemy mieli podwójne znajdźki. No
nie ma tu nic ciekawego. Nawet HP upa nie widzę. O, jest HP up, dobra, ale taki bardzo zwykły. Wolałbym jakiś lepszy. Ale niech. To jest postać z tym modem, to po prostu postać, żeby chciwość cię zgubiła. Jak tutaj po prostu widzę. Nie, ja nie potrzebuję zdrowia, chcę więcej obrażeń. Więcej obrażeń. Masakra. Czy mam miejsce na dysku na tak długi odcinek? Nie no, tam chyba z 20 giga mam wolnego. Powinno styknąć. Nie lubię kości graficznie, dlatego tego itemu brać nie będę. Restock znowu. Nie no, nic tu nie ma. Idziemy na walkę z bossem. Bardzo silny bossik bym powiedział. Jeden z silniejszych bossów na tym piętrze tak w ogóle. Ale fajnie, że sobie przyciąga nasze pociski. Mi się to bardzo podoba. I teraz tylko liczyć na to, że dostaniemy Angel Room. Tylko, jak dostaniemy Angel Room, muszę pamiętać, że jak wyjdziemy z niego, to on raczej się nie otworzy potem znowu. Więc musimy się przygotować na to, aby od razu wykorzystać wszystkie znajdźki, jakie są w Angel Roomie. Ale podwójne znajdźki teraz z tym Berfrifem, co to będzie? Masakra. Powiem wam, że nawet mi się bardziej podoba to, że teraz są te losowe statystyki. Dla mnie żadnej różnicy nie ma praktycznie, jak rzeczywiście. Jezu, tu jest jeszcze Eternal Heart. Tu kolejny Eternal Heart. Tech X 2020. Papryczka jest. Zależna od szczęścia. Ojejku, Revelation. Co to za miejsce? Dobra, itemy. Masakra. Tech X Revelation czy Revelation z tych itemów? Latanie mi daje. Revelation bez dwóch zdań tutaj z tych itemów. Dobra, co potrzebujemy? Dwóch Eternal Heartów, czyli będę musiał wyjść z tego pokoju. Będę potrzebował dziesiątki, która się tu znajduje. Wszystkich tych, o, dokładnie, te cztery znajdźki potrzebuję. Dwie bomby mam, dyszkę mam, piątkę. Powiem wam, że nie wiem, jaka tu jest znajdźka i się trochę tego cykam. Postawię tę bombę tak. Właśnie, tam jest bomba kolejna, dobra. Bomby mam. Coinów zwykłych nie będę potrzebował i tu już nie wrócę, więc wszystko bierzemy. Kluczyk biorę, czerwonego serduszka wziąć nie mogę. Anioła czy wysadzam? Nie. Mam za mało HP, nie chcę z nim walczyć. Trochę się go cykam. Dobra. Dwa Eternal Hearty są. Soul Hearcik teraz. I jeszcze nam brakuje jedynie... jeszcze jednej piątki. Dobra, zgarnijmy to tak. I mamy Revelation. No i rewelacyjnie, kochani. Dobra, mamy w końcu latanie. Więc ja rzeczywiście jestem w stanie się teraz dostać wszędzie na piętrze praktycznie. I co z tych itemów? Monstro z Lank jest ciekawy, ale ja bym poszedł na Fire Rate'a rzeczywiście. Na coś, co nam zwiększa tirsy bardzo. Ludowika w ogóle, ale to jest głupi item. Magnetizing tirsy. Aquarius. Aquariusa. Uwielbiam Aquariusa. Teraz jeszcze pociski samonaprowadzające i ja mam tutaj bardzo fajne podejście. Dobra. To. Karciochy dwie. Macie robić co chce. Coiny. I wszystko, ale łatwa receptura na tego Aquariusa, a to jest naprawdę bardzo fajny item. No i tu już dużo nie mamy za bardzo do wyboru. Widzę stigmatę i stigmata to jest taki item dokładnie, jaki chciałem zrobić. Czyli HP up w połączeniu z czymś, czyli damage upem w naszym wypadku. Dobra, coin już biorę, wątpię, żebym tu jakiś inny item zrobił. Poza tym mi się przydadzą po prostu te coiny. Potrzebuję tutaj bateryjkę jeszcze. Do stigmaty potrzebuję bombę. I jeszcze serduszka, które mamy tutaj. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jedno potrzebujemy. Dobra, ogarniemy. O! A nie będę już tu zmieniał i kolejnego itemu przywoływał, bo powiem wam, że na tym piętrze mamy zbyt mało jakiejś dobrej jakości znajdziek, aby zrobić coś rzeczywiście ciekawego. Bierzemy stigmatę, mamy HP upa. Bardzo się z tego powodu cieszę. Te znajdźki wezmę, lecimy na kolejne piętro. Wiem, że tam jeden coinik został, ale to dużej różnicy nam nie zrobi, ja się znowu napiję. I coś czuję, że będę musiał zrobić przerwę dzisiaj. Aby dolać sobie rzeczywiście wody, bo nie wyrobię. Nie wyrobię. Ale się strasznie długo ładuje ten laser z Revelation. On się zawsze tak ładował długo. Ej, dobra, tak jak mamy Revelation, to mi nie zależy na tirsach. Mi zależy na obrażeniach teraz. Tylko i wyłącznie, rzeczywiście. Zapomniałem o tym zupełnie. Czy laser pojawia pociski z tego? Czy to miałem przewidzenia? Zaczekajcie. Puśćmy laser bez strzelania pociskami. Nie, to jest taka grafika, ale to wygląda, jakbym pociski wypuszczał dodatkowe.
jak strzelam Revelation. A może i wypuszczam, tylko one są w środku przeciwników i pocisków nie widać, tylko ten efekt graficzny? A ciekawe, jeżeli to by działało, to to by było genialne połączenie. Strasznie dużo bije to Revelation, ale no to... Jest najlepszych itemów w grze, więc co się w ogóle tutaj dziwić. I powiem wam, że niestety, ale nam się trafiło piętro, na którym ja dużo nie zrobię, więc też nie będę tutaj jakoś dużo szukał, bo no niestety, mamy Curse of the Lost i nie widzimy układu naszego piętra. I mimo, że tutaj pewnie będę w stanie zrobić parę fajnych itemów, no to ich nie zrobię po prostu, bo ja nie wiem, gdzie te wszystkie znajdźki są, więc wiecie, poszukamy jednego dobrego itemu i tyle. Idę dalej, poszukamy walki z bossem. Kluczyki po to ja w ogóle popodnoszę, żebym mógł się dostać do jakichś pokoi dodatkowych, jak na przykład właśnie sklepik. I to by było wszystko, ale tych kluczy, no dobra, dwa zostawię, dwa wiem, że tutaj są, będzie ok. To też nie jest aż tak późne piętro, żeby było na tyle dużo, żebym się tutaj w miarę nie połapał. Ale mówię, chodzenia za tym pewnie jednym itemem będzie. Są harciki może? Kurde, szkoda, ale piguła jest, ok, piguła dosyć rzadki, dosyć rzadka znajdźka. W miarę rzadka, o tak powinienem powiedzieć. Może coś tam ciekawego z niej uda nam się zrobić. Zastanawiam się nad najlepszymi itemami do połączenia z Revelation, oprócz pocisków samonaprowadzających, na które liczę podwójnie, bo nie dość, że mamy Revelation, to mamy jeszcze Aquariusa. A Aquarius z pociskami samonaprowadzającymi to jest tak cudowny, tak śmiesznie wygląda po prostu. Graficznie mi się on podoba na tyle wystarczająco, żebym tylko dlatego go zrobił tak naprawdę, nawet jakby bardzo mało bił. Podwójne znajdźki. No ja tutaj zaraz będę wszystkie itemy z Isaaca mógł zrobić. Serio. Tutaj jest tego tak dużo, że... Oj, tego trochę będzie. Serio, zrobię jeden item i idziemy na kolejne piętro i tyle. Za dużo będzie szukania, zdecydowanie. Co w sklepie? Item na przecenie, no to aż grzech nie kupić. Ale to bym wolał wysadzić dalej. Złota bomba. Robi się ciekawie. Nie rozumiem ludzi, którzy zrobiliby na tej postaci More Options albo There's Options. A to by było bez sensu w ogóle. Papryczka, o mój Boże, papryczkę robimy, oczywiście, że tak. Papryka, Fire Rate i Lock Upy to jest zwycięskie połączenie. Nawet się zastanawiać nad tym nie musimy. No, chyba, że tu nie wiem, co wyjdzie. Znowu Gadheadzik, coś w tym stylu. No to już, Gadheadzikowi albo Sacred Hardowi. Nie, mógłbym powiedzieć nie. Szczególnie, że to jest ta gorsza papryczka. Chociaż obie są na tyle samo dobre tak naprawdę. Dobra. Haha, C-section, co wy gadacie? No dobra, C-section to zrobimy, nie? Oj, to jest rzadki item. Dobra, co potrzebuję? Piątkę. Jedną. Lokujemy. Jedną piątkę, dwie bomby, sol harcika. Ale łatwa w ogóle receptura tutaj. Dwie bomby. Złotą bombę, którą tam widziałem po drodze, kluczyki i piguły. Trzy aż piguły, o kurde. No to dobrze, te piguły rzeczywiście powylatywały, powiem wam. Kolejna bomba tutaj, kolejna piguła i jeszcze jedynie potrzebujemy złotej bomby, która chyba była w sklepie. Tak jest. Sięgaj. Dobra, C-section mamy. Ale jaja, fetusoty. A co z Revelation? Aha, i one po prostu tak podbijają same z siebie, a ja cały czas Revelation strzelam. I to Revelation nawet nie blokuje mi ładowania, ale świetnie. Dobra, tutaj kolejny dobry item. No, dużo ich jest. Powiem wam, że tutaj rzeczywiście to już, no sami widzicie. Nie do przelecenia. Wróćmy się, zgarnijmy te znajdźki może. Ja po prostu rzeczywiście je zgarnę, nie będę się zastanawiał. Tam co lepsze w walce z bossem wezmę oczywiście. I tyle. O, pigułę mogę wziąć ze sobą na kolejne piętro. Jakieś takie rzeczywiście, coś co jest rzadsze. Tu byliśmy? Kurde, tu nie byłem. Dobra, to tutaj nie chcę wchodzić. Tutaj się wrócimy potem. Jaki jest dobry item w połączeniu z C-section? No, nic ciekawego. Powiem wam, że nie wiem. Nóż jedynie mi przychodzi na myśl i... Nóż i... Ten miecz, nie pamiętam jak on się nazywał, ten miecz z Angel Roomu, to są na pewno najlepsze połączenia na C-section. Nic mi więcej do głowy nie przychodzi. Dobra, tu są już ostatnie znajdźki, jakie były na tym piętrze, z tego co kojarzę. No to nawet się nie opłaca po to wracać. Idziemy na kolejne piętro. Jest bardzo przyjemnie. No nie spodziewam.
Jak to hemolakria? Oczywiście, że ja robię hemolakrię. Blokuj. Zaczekajcie, czekaj. Piątka. Piątki potrzebuję. Tu byłem? Tu byłem. Jest piątka, idealnie. Bomby, idealnie. I jest hemolakria, super. Ale ekstra. To jest tak rzadki item. I tak nam zwiększa obrażenia Jakie wielkie płody. Ale brzydkie. Ale brzydkie wielkie płody. Oj, pozdrawiam sąsiadów. Dobra. O, to mi się podoba. C-section z hemolakrią, dajcie spokój. Hemolakria jest super, bo to jest mnożnik na obrażenia. A mówię, jak mamy revelation, kompletnie nie są nam potrzebne tears. Ja teraz potrzebuję obrażeń. No to chyba nie pójdziemy na papryczki i lakapy. Chyba lecimy typowo tutaj w obrażenia i po prostu siłę. O Jezu, nie zobaczyłem tego. Solharcika sobie kupię. Kartę sobie kupię, szczerze mówiąc, wyrzucę ją i wezmę na kolejne piętro, bo jest dosyć rzadką znajdźką. I to wszystko, idziemy dalej. Bardzo przyjemnie to piętro poszło. Piątkę możemy wziąć. O, zgnite serce, to jest na pewno. Nieważne, to jednak nie wziąłem. Chciałem, obiecuję. Chciałem, tylko mi się posrało na bani po prostu. Ale głupota. Dobra, Necropolis dwójeczka. Tu jeszcze, nie, tu nie używam, mamy mega, broń Boże. Mamy mega, to my używamy na Womb 2 dopiero. Dobra, tu już całe piętro widzimy, bardzo fajnie, będziemy sobie mogli zganiać tej rzeczy. Szkoda, że nie pójdę na walkę z bossem, bo z walki z bossem już tutaj nie wyjdę. Więc potencjalny Angel Devil Room omijam niestety na zrobienie kolejnego itemu. A szkoda, bo tam są najlepsze znajdźki. Najlepsze znajdźki, jakie na razie dostawałem, to oczywiście z Angel Devil Roomów, ale z samej walki z bossem takie dobre znajdźki leciały, że to jest w ogóle masakra. Jezu, jak on na jednego strza Revelation w tym momencie pada, to co to będzie dopiero potem, jak jeszcze mi się uda rzeczywiście jakieś synergie do tego itemu znaleźć. HP Upik bardzo łatwy do zrobienia, zastanowię się. No może rzeczywiście, jak jest takie piętro, że nie będziemy mieli dobrych znajdziek, to na tych HP Upach się skupię. Chociaż dobra, tutaj mam szansę na dostanie czegoś ciekawego w tym miejscu. Ale mnóstwo tutaj, o Jezu. Za dużo trochę dla mnie tego. I to tak naprawdę całe piętro już, jedynie jakieś dodatkowe znajdźki spokoju mogę dostać. Otworzymy sobie tę skrzynkę, może znowu item wyleci. Co tu jest najlepszego do zrobienia? Odświeżmy sobie to. O, czemu jak odświeżam, to mi się pojawia coraz więcej itemów? Refresh. Ojoj, wiecie co, bo... Mi się... Ja nie wiem, czy mi się coś nie zbugowało. Botfly jest dobry. Co tu jest do... A, bo wiele różnych receptur widzę. Czy BFF działa na C-section? Szczerze wątpię. Ale bym zrobił, bo sobie tutaj zwaliłem ostro tymi rzeczami. Za dużo receptur widzę i zanim zjadę dalej, to będzie milion tysięcy lat. Dobrze, o Jezu. Solharcik, coin. Mamy. Piątka jest, trzy klucze. Jeden kluczyk. O Jezu, problem z C-section jest to, że ja nie jestem w stanie rozwalać tych rzeczywiście. Jeszcze jeden kluczyk. Jeszcze jedna bomba. I jeden kluczyk tam mieliśmy gdzieś po drodze. O, coś mi się nie zgadza. O Jezu, za dużo kluczy, za mało bomb. Jeszcze jedna bomba. Szczerze wątpię, że to będzie działało. Ale może, jakaś tam szansa. Zaraz. Trzy klucze. A. Klucze dobre były. Tylko ta karta niepotrzebna, dobra. BFF. Robimy, odblokowujemy. Tu nic ciekawego. Kontinuum jest dobre. Monstro z Lang. Może? Jak działa Monstro z Lang C-section? Zróbmy takiego one-shota na wszystko. No zróbmy Monstro z Lang. Ale to będzie głupie. Gdzie to było? No widziałem tutaj Monstro z Lang na bank. Jest, dobra. 5 serduszek, 2 coiny, jedna bomba.
Dwa coiny mamy, serduszka. A wszystko inne już zgarnę. I lecimy sobie z tego piętra. Kluczyki biorę. Z walki z bossem, jeżeli się trafi, mówię, specjalny pokój, no to tam ogarniemy. Najlepsze znajdźki znowu i tyle. No i jeszcze dwa. Serducha. Jedno. O. Nie wiedziałem, że można tak zrobić, szczerze mówiąc. O. Co ja robię? Pięć serduszek. Jedna bomba. Dwa coiny. Klucz mi jest niepotrzebny. Jeszcze jedno serduszko. Dobra, mamy Monstro Slang. Inne rzeczy biorę. Idziemy dalej. Jak wygląda mój pocisk? W ogóle się nie różni. Może więcej po... O! Myślałem, że będę wywalał taką salwę tych płodów. O nie, to szkoda trochę. To bez sensu. No trudno się mówi. Ej, rzeczywiście, bo C-section to pociski samonaprowadzające, ale to nam nie daje pocisków samonaprowadzających. To jest efekt sam, który ma samonaprowadzanie i tyle. Dobra, bez różnicy tutaj co, więc weźmiemy sobie negatyw, bo mi zwiększy obrażenia. Tu nie biorę tych itemów. Nieważne co by było, nie chcę tracić zdrowia? Chociaż... Weźmy coś. Blackheartik na kolejne piętro i sądzę, że coś się z tego ugra. Blackheartik, piąteczka. I tyle. Sam ten jeden Blackheartik. On może bardzo dużo zmienić. To, że mamy Blackhearta, może nam pozwolić zrobić jakiś item z walki z szatanem. Znaczy, z walki z szatanem. Z Devil Roomu mam oczywiście na myśli. Dobra, lecimy. I jeszcze więcej damage upów. Jeszcze więcej damage upów w tym momencie. Że ja po prostu one-shotował za pomocą mojego Revelation. To jest moje postanowienie noworoczne. Po prostu tutaj. Mylą mi się tylko... Że ja mam dwa różne ładunki. Ja czasem chcę wypuszczać pocisk z Revelation. Myślę, że nie jest naładowany, a tak naprawdę to nie jest pocisk z Revelation, tylko ładujący się dopiero pocisk z tego C-section. I tutaj zdecydowanie, całe piętro. Jak mamy Blackhearta na ręce, to jest zbyt rzadka znajdźka, żeby tutaj cokolwiek kombinować tak naprawdę w tym momencie. Więc całe piętro musimy przejść. Walka z bossem, zgarniamy stamtąd znajdźkę. I dopiero wtedy coś zaczynamy kombinować. Dobra, ciebie mogę wysadzić. No i tutaj jedynie oczywiście walka z bossem nas interesuje. Nic więcej. Uuuuhohoho. Czy ja tam zobaczyłem dwa soul hearty? Jelly belly mogę zrobić nawet. O, to jest dobre. Dobra, zaraz wrócimy. Jelly belly to jest coś. Czyli rozumiem, że refresh to się opłaca robić, jeżeli chcemy zobaczyć inną recepturę na ten sam item. Tak rozumiem, że to działa. Dobra, co tu mamy? Chocolate milk. Miałem pojęcie, jakby to mogło działać w ogóle z tym itemem, jaki my mamy. Nic tu ciekawego, nie widzę, szczerze mówiąc. Załamałem się. Ło, Damokles. Za późno. No, nic ciekawego tu nie widzę, serio. Item Gapiego jeden jest. O, a to nie jest głupi pomysł. Zróbmy się gapim. No, to nie jest głupie. Dobra. A Blackheart na to będę potrzebował. Nie zrobimy się gapim. Nie ma szans. Serio. Pociski rozpadające się na boki. To mi się podoba. Zrobimy to sobie. Muszę mieć serducho zgnite. Muszę mieć dwa coiny. Muszę mieć jeden zwykły kluczyk. Muszę mieć trzy bomby. Raz. I dwa, trzy. Zamiast Blackhearta idę olo. Co ja odwaliłem? A, i zamiast kluczyka... Serducho. Co ja odwaliłem? Trzy bomby mam. Piątki nie muszę mieć, Boże, czy tam dziesiątki. Zamiast tego kluczyk. O mój Boże. Ale tu gmatwania. Eyesore. O, tak się ten item nazywa. Bardzo dobry. Sister Maggie. Jaka Sister Maggie? Boże, co ja gadam. Mr. Dolly, czy jak tam ona się nazywa? Wafera tam widziałem przez chwilę. Bez jaj, że mi się Wafer nie pojawił. Dobra, zrobimy sobie tą pani Dolly i tyle. Tears up i losowe soul hearty przydadzą się na kolejne piętro. Karciocha, kluczyk, cztery bomby i karta. Boże, ja to mam wszystko? Serio, mam wszystko na piętrze?
Dobra. 4 bomby i karta. O Jezu, ja tu nie byłem. Co ja robię w ogóle najlepszego? Czy ja wypuściłem 2 na raz? Czy mi się wydawało? Jestem prawie pewny, że wypuściłem 2 na raz wtedy. Ale może mi się wydawało. Karta jest. Skąd ja wezmę 4 bomby? Tu nie ma szans, żeby były 4 bomby. Nieważne. Ale jaja. Zrobimy to sobie na kolejnym piętrze. Ona mi da soul hearty. Na kolejnym piętrze. I dopiero wtedy z nich skorzystam, że tak powiem. No i dobra, kolejne piętro to już jest przejście na walkę z Haszem. Tam to będzie kombinowania ostro. Wszystkie znajdźki sobie weźmiemy, przydadzą się pieniądze na sklep. Na walce z Haszem mnóstwo w ogóle mamy znajdziek wszystkich. Co jest dla mnie dziwne. Nie jestem przyzwyczajony do posiadania znajdziek na tej pozycji. Serio? Mieliśmy 1 na 27 szans, że dostanę 3 czerwone serduszka i żadnego innego. Ale gówno, nie wierzę. No słabo, słabo, dobra, coś tu jest? Więcej zdrowia by mi się przydało, ja mam naprawdę bardzo mało zdrowia. Nie mam żadnej generacji zdrowia, nie mam żadnych itemów defensywnych. I widać to. Teraz jedynie nie wiem. Mam oczywiście... Jak się ten item nazywa? Stopwatch. No i ten stopwatch mi tutaj bardzo dużo daje. Ale i tak, może być różnie z tym moim zdrowiem. Znowu Mr. Dolly! A dobra, zablokowane miałem po prostu. Nieważne, nieważne. Walka z bossem, bardzo szybka i mi to bardzo odpowiada. Zobaczymy, czy będzie Devil Room. Z chęcią bym z niego skorzystał. I ten jeden jeszcze raz. No i lecimy. Tu raczej nie powinniśmy mieć większych problemów. 3 strzały z Revelation, nawet nie i po bosie. Jest Devil Room, okej. Okay. Co w Devil Roomie? Item Gapiego. Ważne, że jest item za jedno czerwone serduszko. I to właśnie chciałem zobaczyć. Serio, są wszystkie itemy, jakie mogę zrobić? O, zablokowane miałem. Właśnie mówię, coś jest nie tak. Co możemy zrobić z tych wszystkich itemów? Szczerze? Bardzo by mi po prostu odpowiadał Blue Cup. Super item. 2 czerwone serduszka. Nawet tu mamy gdzieś Lucky Coina. Ojej. Weź tu dorwi Lucky Coina na tym piętrze teraz. Ej, bez jajec. Bez jaj. Nie dorwę go. Nie zrobię go. Masakra. Blackheartik. Tu nie ma żadnego Lucky Coina. Kurde. No i gówno. Nie zrobię. Co możemy innego tak to zrobić dobrego? Żadnego dobrego itemu tu już nie widzę. Itemy Gapiego. O. Nie wiem czemu tam jest w nawiasie, ale widzicie tą kartę taką członkowską? Ona byłaby super. Potrzebuję 4 czerwonych serduszek, 2 coiny i 2 klucze i nic więcej. I z chęcią to zrobię. Jeżeli tak by było, mielibyśmy dodatkowy sklep na kolejnym piętrze. I ten dodatkowy sklep pozwoliłby mi kupić zdecydowanie większą ilość przedmiotów. Chociaż Gimpy, Boże, dobra, co ja robię? Gimpy, oczywiście, że Gimpy. Jest super. Dobra, tu już nic nie mamy. Znajdźki biorę ze sobą, bo i tak mam ich w brud, a mi się przydadzą do zrobienia kolejnych itemów, jeżeli będę potrzebował. Odpalamy mamę mega. Lecimy na walkę z Haszem. Ale jak ja kocham to, że mam tą mamę mega, jak ja się martwiłem, że ja tu się muszę streszczać, ale naprawdę, zupełnie inne podejście, powiem wam. Co w sklepie? Jeden item tylko niestety do kupienia, troszkę szkoda. Karta Dev. Ja bym ją wyrzucił i po prostu użył ją do wyższych spraw, ważniejszych celów. Wyrzućmy również pigułę. Tu może jeszcze dostanę 5. Kolejną 5 mamy. Tu nieważne jaki item, bierzemy byle co, bo z tych itemów dostaniemy znajdźki. No i tak, jest papryczka rzeczywiście. Tylko przy tych moich tirsach... O, ja 4 na raz wystrzeliłem. Jak działa papryczka przy tych moich tirsach? Powiem wam, że nie wiem, czy w ogóle działa. Bloody Last jest super. Binki jest super, zwiększy mi tirsy i zwiększy mi zdrowie, a ze zdrowiem mogę mieć spory problem. Parasite jest genialny.
Dobra, z tych wszystkich chyba najfajniejszy jest Parasite. Zróbmy sobie Parasite'a. Eternal Harcik gdzieś tu musiał wylecieć, aczkolwiek go jeszcze nie zauważyłem. Gdzie ja mam Eternal Harta? Tu jest! O mój Boże! Okej, okay. Eternal Harcik jest w takim wypadku. 4 bomby, złota bomba. Złota bomba. 4 zwykłe bomby. Ech te. Znajdźki na siebie nachodzące. Kluczy żadnych nie potrzebuję. Więc klucze wszystkie zmieniamy. Kolejna zwykła bomba. I czerwone serduszko musimy zmienić na kartę. I klucz na pigułę. O, dobrze, tą pigułę kupiłem. Dobra, parasajcik jest robiony. I serio, coś defensywnego. Ja przesadzam. Grubo przesadzam. Coś defensywnego. Widzę HP upa, robię HP upa. Dobra, lecimy. 3 czerwone serduszka. 3 klucze. Bomba, karta. Jeszcze jeden klucz. Jeszcze jedno czerwone serduszko. Jeszcze jedno czerwone serduszko. I jeszcze jedna bomba. Dobra, HP up 1 zrobiony. Stać mi jeszcze na jeszcze jeden? Odświeżamy. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Eksplozywo chyba jest dobre z tymi płodami, co? Coś tak kojarzy. Zróbmy eksplozywo. 2 piątki muszę mieć tutaj jeszcze gdzieś. Znajdziemy. Cyk. Jeszcze zgaduję, że 1 piątka będzie tutaj. Tak jest. 2 piątki mamy. Jeszcze kluczyk jeden i jeszcze 1 bomba. Przepraszam, 2 bomby. A to akurat. Chyba eksplozywo jest dobre na C-section. Jestem prawie pewny. No i ostatni item na tym piętrze najprawdopodobniej. Monstro znak już mamy. Dużo tych itemów. No, same słabe itemy. Im niżej schodzimy, tym wydaje mi się, że po prostu gorsze jakością itemy się pojawiają. Chyba tak to działa, że jakość itemów ustawia je tutaj w kolejności. Lock up, HP up. O, to jest super sprawa. Coiny, czerwone serduszka i klucze. Nic więcej. 3 coiny. A, jeszcze 1 bomba. I jeszcze 1 kluczyk. Który jest tutaj. Ostatni już mój klucz. Przedostatni. Magic Scap. O, dokładnie tak się nazywa. Jeszcze 1 HP up. Nie ma problemu. Czerwone serduszko, 3 bomby. Coiny. I lecimy na hasza. Dobra, trochę już tego zdrowia mam więcej. Blessed Penny, czemu się nie trafiłeś wcześniej? Bo to dużo zmienia. Oj, Soul Harcik dużo zmienia. Jeszcze jeden? Dobra, postaram się dostać jeszcze jednego Soul Harta. Może? Może? Kurde. No i dupa wyszła. Dupa blada. Ale wiem, co tu zrobię. Zrobimy sobie booster packa. I go wezmę na kolejne piętro. Na The Chest raczej. I będzie git. Jedno czerwone serduszko, 1 bomba i lecimy. Całe piętro? W końcu. Obrażenia 10, tiersy 2. Mamy Sisse. Zaraz, to jest jeden strzał, zaczekajcie. Ja muszę mieć teraz pociski samonaprowadzające. Wy widzicie tu się. To dobre jest. Nie, zaczekaj, skraszuję. Ja się boję, że skraszuję. Nie chcę tego powtarzać wszystkiego, a potem od nowa. O mój Boże, ale to będzie fatalne, jeżeli będę. Nie, proszę, nie skraszuj, żebym tego nie musiał powtarzać od nowa, bo przecież ja się zatłukę. Dobra, jak na razie działa Gites. Nie spodziewałem się, że to tak będzie działało. Ojejku. Ale bije mu trochę mniej niż myślałem, jak na taki efekt. Explosivo działa też słabo. Bo z Explosivo płód, który się przyciąga, nie pojawia pocisków.
a inne, które się nie zwiększają, żeby wybuchnąć z efektu eksplozivo, te pociski pojawiają. Czyli eksplozivo akurat tutaj złym tropem było. No ale dobra, cała walka z Haszem za nami. Poszło bardzo fajnie. Soul of Kane został odblokowany, ja się cieszę. No i co? Idziemy sobie dalej w takim wypadku. No na tej postaci już mamy tak to wszystko zrobione. Standardowo, no. Katedra. Czy ja mam negatyw, nie? No, ja nie na czas powinienem iść. Jaki jestem głupi. Wybaczycie mi, jak zrobię stage i wpiszę, żebym się pojawił na Sheol zamiast na katedrze. Bo ja jestem debilem. Przepraszam, zrobię to, bo się wiem, że dużo osób obrazi, że ja poszedłem w drugą stronę. Dobra widzowie, jestem na Sheolu. Soraweczka, jeszcze raz przepraszam, ale ja wiem, że jak po prostu pójdę dalej, wiecie, skończy się podejście, to widzowie będą na mnie bardzo źli, a ja nie chcę, żebyście na mnie byli źli przez moją głupotę czasami. Idziemy na Sheol, idziemy oczywiście na... jak to się nazywa? Na... Ujuj. Darkroom. I może mi się uda pójść na Mega Szatana, tylko musiałbym sobie stworzyć do tego przedmiot. I wiecie co? Nawet specjalnie dlatego przejdę się najpierw przez całe piętro, a potem popatrzę, czy jeden z tych przedmiotów jestem w stanie zrobić. Dwa itemy, które pozwolą nam wejść na Mega Szatana, o których ja wiem, to Sharp Key, item aktywny, albo Dacki. Oba te itemy są nam w stanie pozwolić wejść na walkę z Mega Szatanem. Ja bym bardzo chciał na Mega Szatana, szczerze mówiąc, pójść, bo mamy na tyle fajne obrażenia i itemy, że mógłbym się na nim tutaj jakoś wytestować. I w ogóle takich właśnie bardziej rzadkich itemów mógłbym trochę poszukać, bo mamy mnóstwo pocisków w tym momencie. Naprawdę, mamy miliard pocisków. Jakbym teraz dostał Mysterious Liquid albo coś w tym stylu, to chyba by wystarczyło, żeby zabić praktycznie każdego przeciwnika. A 117 itemów w końcu mamy do zrobienia. Nagrywa się? Nagrywa, dobrze, dobrze. Bardzo śmiesznie, powiem wam, działa ten efekt Eyesore z... C-section. W życiu bym się nie spodziewał, że efekt Eyesore z C-section rzeczywiście będzie działać tak, że wystrzeliwujemy czasem wiele naraz pocisków C-section. Dobra, czy jest to ten item? Mam nadzieję, że go nie przelecę wzrokiem. Jeżeli się rzeczywiście trafi... Jest, dobra, jest dacki. Luźno. Potrzebuję trzech czerwonych serduszek, trzech kluczy, dwóch bomb i nic więcej. A ja już mam trzy czerwone serduszka. A, dobra, w razie czego tutaj nie zrobię tego przedmiotu. Trzy czerwone serduszka są. Raz, dwa, trzy. Potrzebuję trzech kluczy i dwóch bomb. Czyli jeszcze jeden kluczyk i jeszcze jedna bomba. Trzech kluczy, dwóch bomb. I Solharta nie potrzebuję. Trzy serduszka, trzy klucze, dwie bomby, o mój Boże. O, jest, dobra. Mamy dacki. Możemy pójść na walkę z Mega Szatanem. To chciałem zobaczyć. Coś tu jeszcze dobrego jest do zrobienia? Trochę mnie kusi to Rainbow Cake. Ja bym to zrobił. No to może być bardzo śmieszne. Dobra. Trzy klucze. Ej Boże, trzy coiny. I jedno czerwone serduszko. I jeszcze jedna bomba. O, bo mam zdecydowanie dalej. O. Dobra, idziemy po bombę, zgarnę wszystkie coiny. Wszystkie solharty biorę na kolejne piętro. To by było całe piętro. Lecimy na walkę z szatanem, na walkę z Mega Szatanem. Przejdę się jeszcze po całym oczywiście... O, co musiałem bombę wziąć. Bombę? Tak, dobra, fruit cake. Obym tego nie żałował. Zganiamy wszystkie znajdźki. Zganiam wszystkie coiny, solharty biorę na kolejne piętro. Jak teraz będzie działać to wszystko? O! Bardzo różnie. Może być problem, powiem wam. Może być problem. Oby nie. Tu jeszcze torba jest ze znajdźkami, tak? A, nie wiem, czemu ich nie wziąłem. O, to się jako runa liczy. Dobra, runa też jest rzadka. Oczywiście też bierzemy na kolejne piętro.
Nawet nie spojrzałem, czy mógłbym coś ciekawego na tym piętrze jeszcze z tego zrobić, ale no to już trudno się mówi. Walka z szatanem. I oby nie skraszowało. Teraz przed każdą większą walką będę zapisywał, bo serio, powiem wam, że boję się, że może skraszować, więc wyjdźmy, wejdźmy. O nie, żeby to nie zepsuło moda. Na te receptury. Wiem, że to psuło moda na receptury. Jeżeli tak się stanie, to będę musiał wyjść z gry i wejść, ale to nie problem. Tak latał na karuzeli po prostu. O nie, ja go pcham do siebie, najgorzej. Dobra, tu ja muszę się wyleczyć zaraz, bo będzie przypał. Dobra, kolejna runa, niech będzie. I czerwone serduszka, wrócę się jeszcze po to jedno, bo tego zdrowia naprawdę mało. Dobra, fruitcake to jednak jest całkiem ciekawy efekt. Dobra, lecimy na Dark Room. Co w Dark Roomie? Tu tylko itemy z Devil Roomu będą, jest też trochę kiepsko. Na te itemy jakoś nie liczę. Liczę na to, że po prostu dostanę tutaj skrzynki. Okej! Fruitcake to jest bardzo dobry efekt. To jest tak dobry efekt na mnie! Oj, oj. Boję się tylko rzeczywiście, że teraz się psuje ten mod. Jak wam się psuje, to rzeczywiście wyjście i wejdźcie z gry. Nie w ogóle z podejścia, tylko z całej gry, bo ja tak już miałem i... No mówię, tylko się denerwowałem, bo nie wiedziałem skąd te bugi, czemu to nie działa, mimo że wcześniej działało. Dobra, działa jednak. Pyromaniac! Tech X? Ale itemy. Tech X czy Cricket's Head czy Proptosis? Nie no, Tech X! Zróbmy Tech X-a. Dwa soharty mam, runę jedną mam, złoty kluczyk potrzebuję, który jest tutaj. Potrzebuję jeszcze bombę, która jest tutaj. Runę jedną mam, jedną zamienimy. Dwóch zwykłych kluczy. Jeden klucz. Drugi klucz. I potrzebuję jeszcze jednego zwykłego coina zamiast runy. Tech X. Nie wiem jak to działa, szczerze, z tym. Ale płody! Giga! Dobra, podnosimy wszystkie wszystkie coiny. Ja liczę na solharty. Dyszki już nie podniosę. No i szukamy dalej. Jakie to jest dobre! Ojejku. Oj. SMB super fan, all stats up, bardzo fajnie. Mógłbym zrobić, ale nie muszę. No może dostanę coś lepszego. Abaddon. Ja nie za bardzo, jakoś mnie nie interesuje. Dobra, idziemy dalej. Te itemy są porobione zaraz. Jaka tam, to jest taka easy postać. I oczywiście jak ma się czas, no jak się gra z tym modem, no bo tak na ślepo szukać, no to dajcie spokój, to w ogóle inne granie. Ale przyjemna, fajnie tak sobie porobić po prostu te wszystkie synergie, te itemki. Kolejne solharty, no mnóstwo tych solhartów mamy. Sci-Fly! O, no to Sci-Flya chyba bym zrobił. Taki jak najbardziej... item defensywny jaki się chyba da. I to z tych najlepszych. Ale czemu on mi zniknął? Weź go teraz znajdź. Serio? Go tak zrzuciło do dołu? To jest niemożliwe. A co jest na samym dole? No nie, no same najgorsze itemy. Sci-Fly powinien być na samej górze. Pewnie go już widziałem, ale no sami wiecie jak to się gra po prostu. Jak się nagrywa i widzi tyle rzeczy naraz. Nie, powiem wam, że nie widzę go. Zniknął. Zrefreshuję. O Jezu. Ale teraz za dużo itemów. Nic ciekawego tu nie ma. Synth Infection zrobimy. Spociski glutowe chyba są bardzo dobre na C-Section. Dobra, mamy solharty, mamy to. Jeden blackharcik, dwa klucze, jedna bomba. A blackharcik to pamiętam już gdzie jest. Idziemy sobie po niego. Dobra, teraz jak już zobaczę dobry item, to taki naprawdę jak Sci-Fly, to chyba powinien po prostu od razu zrobić, bo mi zniknie znowu. Po prostu z widoku i go już nie zrobię. Dobra, Sinus Infection. Mamy teraz pociski glutowe, które się przyczepiają do przeciwników. A tu nic specjalnego nie widzę do zrobienia, więc idziemy dalej. No, nic jakoś specjalnie dobrego nie ma, szczerze mówiąc. Sporo solhartów mam, więc może zrobienie Alabaster Boxa nie byłoby takie głupie. No, ale tych solhartów musiałbym jeszcze dostać, żeby rzeczywiście to się opłacało. Hagalas dostałem skądś. A to Hagalas oczywiście wyrzucę. Zupełnie mi niepotrzebne. Pociski bombowe.
Nie mam efektów na bomby. A jak działałem pociski bombowe w połączeniu z C-section? No, trzeba by było wytestować. Dobra, znowu masa fajnych znajdziek. 20-20? No, dwa razy więcej pocisków, więc czemu by nie? Piromaniak w ogóle, to jest tak rzadki item. Dobra, bierzemy soul hearty w takim wypadku. Jeden soul heart. Drugi. Karta. Dyszka była tam na samej górze, więc trochę będę się musiał nachodzić. Piątka. I wracamy po soul hearty. O, ten trinket wrzuciłem, broń Boże. Wracamy się po soul hearty i dyszkę. I runę. A, dobrze, o runie spojrzałem, bym się tylko wracał niepotrzebnie przez większość piętra. Ale tutaj dzisiaj to jest większy min-maxik niż na każdym breaku z Isaaca po prostu razem wziętym, jak się kiedyś grało. Masakra. Dobra, jest dyszka, jest kolejny soul heart i jeszcze jeden soul heart. Nie, mamy 20-20. Mniejsze obrażenia, co prawda, ale... No, mam dwa płody na raz, za każdym razem minimum, więc... Dajcie spokój, no to jest super sprawa. Dobra, umówmy się tak, nie robię żadnego itemu, dopóki nie przejdę całego piętra. Nawet nie patrzę, co jest. Ała, weźmy sobie serduszko. Że to nie crashuje. Tych pocisków jest tak 25 milionów, a to wszystko świetnie śmiga i super. Kolejne znajdźki. Masakra, co tu się dzieje? Nie patrzę, nie patrzę nawet na itemy, jakie mogę zrobić, serio. W ogóle mnie to nie interesuje. Zobaczę wszystko dopiero przed walką z Mega Szatanem. Nie no, ja to muszę zapisać, bo to skreszuje w końcu. Coś czuję, że to w końcu skreszuje po prostu. Dobra, nadal działa mod. O dziwo! Dobre podejście to współpracuje ze mną. To jest one shot Mega Szatan. Zrobię one shota Mega Szatana. Znaczy, nie wiem, czy to wyjdzie one shotem. Chociaż chyba nie. Dobra, przesadzam. Te pociski się za krótko utrzymują. Teraz już nie ma itemów, które sprawiają, że C-section się utrzymuje w nieskończoność, bo wcześniej te pociski grzybowe, tam jeszcze jakieś inne pociski były, one rzeczywiście działały w taki sposób, że C-section, no, dawały nam praktycznie instant wina, bo w nieskończoność się trzymaliśmy. Jak pójdzie z The Lamp? O Jezu, nie widzę. Ja mam za mało zdrowia, ja tak nie powinienem chodzić do walki z bossem. Nie robimy Victory Lapa, nie. Idę sobie stąd. Ja bym chciał czerwone serduszka. Nie ma nic? Coiny? I z nich soul hearty może? Dobra, tu są czerwone serduszka, wrócę się po nie, bo... Jest naprawdę mega źle z tym zdrowiem, powiem wam. Dobra, bardzo łatwi przeciwnicy. Ostatnie chyba trzy pokoje tutaj na piętrze nam zostały. I szczerze, tam po lewo niczego ciekawego nie widzę. No. Uhuhu. A Magician to jest karta, której nie wyrzucę. O nie. Magiciana nie wyrzucę. Nie ma szans. Ale to jest dobre. No i ostatni pokój. Tak jak mówiłem, najprawdopodobniej... O, dobra, tu już nic nie ma. Co to za itemy są do zrobienia? Ale bez nadzieja, nic dobrego. Keeper Sack już zdecydowanie za późno. O, są te pociski dobra. Trzy soul hearty. Dwie piątki. I ja robię rubber cement. Jeden soul heart, drugi soul heart. Trzeci soul heart. Co tu jeszcze potrzebuję na rubber cement? Dwie bomby. Dwie bomby mam, dwie piątki i karta. Oj, to z tymi piątkami powiem wam, że będzie problem znajdować je. Bo nigdy nie wiadomo, gdzie one są tak naprawdę. Tu jest jedna piątka. Gdzie mam kartę na tym piętrze? O Jezu, tam daleko. No dobra. To jeszcze jedną piątkę musimy znaleźć. I po prawo mamy już tak naprawdę wszystko, co nas na tym piętrze interesuje. Nie będę tu jakoś długo robił tych itemów, bo naprawdę, no sami wiecie, możliwości tu jest nieskończoność. Zostalibyśmy tutaj wieki. Gdzie jest ta piątka? Ej, no nie widzę tej piątki. Tu jest karciocha. No ale nadal jednego coina powinienem o, dobra, muszę Magiciana wyrzucić. Na chwilę. Tego coina...
muszę zmienić na piątkę, której nigdzie nie widzę. Dobra, spauzuję nagranie, widzę się z wami, jak już zrobię parę itemów może. O, tak się umówmy. Widzę co, kochani, przyszedłem po całym piętrze 4 razy i nie wiem, jestem ślepy, nie znalazłem tej piątki naprawdę nigdzie. I teraz już odświeżyłem i już nie ma jakby tego, tej receptury. Pojawił się nóż, sądzę, że on może zepsuć synergię. Ale na sam koniec dla testu możemy sobie wziąć jako ostatni item, przypuśćmy tego podejścia. Mamy 4 soul hearty. O, i widzicie, mam 4 soul hearty, a gra uważa, jakbym nie miał. To jest dziwne. Coś się zdecydowanie zepsuło, chyba po tym, że jak się po prostu wyszedłem i wszedłem. Bierzemy sobie czerwone serduszko. Mamy 4 soul hearty, mamy piątkę jedną, mamy jedna dyszka. Akurat dyszkę to widziałem już wiele razy tutaj. Piątka, dyszka zamiast bomby. I jest mam knife. Jak to działa? Okej, nadal bardzo fajnie. No dobra, to mi się podoba. Naprawdę, tu już nie ma żadnego dobrego itemu praktycznie. Same śmietniki. Mógłbym iść po wiecie, jakiś, nie wiem. Damage upy zwykłe. O dobra, pop. Pop, ostatni item jaki robię. Już z wami. Idziemy na walkę z Megasonem, bo ja już mam dosyć tutaj kombinowania. Zgarniam wszystkie te znajdźki i tyle. Jeden kluczyk. Wszystkie inne niepotrzebne już zgarniamy. Coiny zgarniamy. Zgnite serduszko. Miałem dwa, ale jedno przez przypadek podniosłem. Jeden coin. Trzy bomby. Tu mamy dwie. I dwa serduszka. I to będzie wszystko. Jeszcze jedna bomba. Jeszcze dwa serduszka. Mamy popa. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie działać. Ale na pewno ciekawie. Resztę już rzeczy po prostu podnoszę. I sobie stąd idziemy. O mój Boże, ale tu jest kombinowanie na tej postaci. Masakra po prostu. Jedną połówkę soul hearta jeszcze, o właśnie, jak wyleci sobie po prostu wezmę. Na pewno mi się to zdrówko przyda. Squeeze'ego moglibyśmy sobie zrobić, a to jest akurat bardzo fajny pomysł. O Jezu, te karty są... Dobra, zaraz się z wami widzę. No i jestem. Wiem, zjadłem Magiciana przez przypadek. Zapomniałem o nim, to się muszę wam przyznać bez bicia. Ale no już trudno. Soul hearty biorę, całą resztę zdrowia biorę. Te znajdźki na nic niepotrzebne. A nawet już ich nie zjadam. Chyba wszystko. Podejdę jeszcze tylko, zgarnę coiny. Z coinów może wylecą kolejne soul hearty. Mielibyśmy dodatkowe zdrowie dzięki temu. Na walce z Mega Szatanem. Wątpię, żeby mi było jakoś przydatne, ale... Kto wie, może jednak Mega Szatan nie podda się bez walki. Jak to jeszcze raz wygląda? O! Czemu ten laser taki króciutki był? Dobra, to chowamy. Ja zapisuję podejście. I lecimy na walkę z Mega Szatanem. Mega Szatanie, szykuj się, bo takich itemów to ja jeszcze nie miałem. No ja przez to, że... Jezu! Dobra, raz strzelam. Nie no, to nie jest one shot. Te pociski nie będą latać tutaj wieczność. Chociaż może? Nie, dobra, w końcu się skończą. Zaraz się skończą, prawda? Ej, ja nadal nie strzelam. Co za karta? World, o super. Chyba się kończą. Jednak nie? Skończyły się. To był ten jeden strzał. Dobra. Nawalam teraz non stop, co wy? Lecimy tutaj. Każdy pocisk inny efekt może mieć. O mój Boże, czemu to jest tyle pieniędzy w ogóle? Z jakiej paki? Jak wolno wstaje. Dobra, jeszcze na delirium musimy pójść. No na delirium to od razu pójdę na delirium po prostu. Przed siebie i tyle. Dobra, on się trzyma. Ja jestem w szoku, ile on się trzyma. No już się nie utrzymał. Będzie? Kurde, już myślałem, że będzie przejście na delirium. Szkoda. No ale dobra, ponad godzinkę grania jest, tak jak zakładałem. Dużo fajnych synergii miałem. Sorki, że tam się pomyliłem, poszedłem na katedrę. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ciągle się pytacie, czemu działają mi osiągnięcia jaką konsolę. Po prostu tak to działa, nic nie musiałem robić. Tak to działa. Nic, zaktualizujcie grę i działa, tak na Steamie, są osiągnięcia z konsolą też. Dobra, ja wam kochani, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!